A dzisiaj skupiliśmy się na sprawach taktycznych i stałych fragmentach. A więcej też nie mogę powiedzieć co, gdzie i jak, bo wiadomo, że to są bardzo ważne rzeczy. I na pewno przeciwnik chciałby gdzieś się o tym dowiedzieć, ale tak jak mówię, no stałe fragmenty, dzisiaj na tym się mocno skupiliśmy na pewno. To wiadomo, jest nowy trener, coś się zmienia, bo każdy trener ma inną wizję. To, co trener po prostu widzi, co chce zmienić, no my to musimy robić, chcemy to dobrze robić, skupić się na tych sprawach defensywnych, tracić mniej bramek, bo gdzieś na to na pewno nowy trener zwraca uwagę. My chcemy to robić jak najlepiej i no, zastosować to już jak w najbliższym spotkaniu. Trener Mamrot dużą uwagę skupia teraz na defensywie i tak jak powiedziałem przed chwilą, gdzieś trenujemy pod tym kątem, żeby tracić jak najmniej bramek i zachowywać się lepiej w defensywie przede wszystkim, jako cała drużyna. Jeden mecz w życiu grałem ze Stomilem i to było bardzo dawno temu. Na pewno dobrze wspominam tamto spotkanie, bo wygraliśmy 5-1, a teraz co? No, nowy rozdział, tamten mecz z wiosny bodajże 3-0 wygrany. Z jesieni, 3-0 wygrany, jak dobrze pamiętam i co? No, na pewno tam jedziemy z założeniem, że chcemy wygrać to spotkanie. Ty wtedy jeszcze jesienią nie występowałeś na boisku. Co zapamiętałeś z tamtego meczu, patrząc tak zupełnie z boku? No, na pewno pełną kontrolę nad tym spotkaniem, jak dobrze pamiętam. Stomil może sobie stworzył z jedną sytuację, ale wiadomo, no to nie ma co porównywać, bo to jest teraz inny zespół, tak samo jak my jesteśmy teraz innym zespołem, więc trzeba zrobić wszystko, żeby po prostu tam pojechać, nie dać im kawałka boiska i przywieźć stamtąd przede wszystkim 3 punkty. Panowie, co trzeci kolano do klatki piersiowej. Dynamicznie już, prawa, lewa na zmianę. Na zewnątrz. Stomil w tym sezonie paradoksalnie lepiej radzi sobie na obcych stadionach niż na swoim. To dobra wiadomość dla UKS-u? Może i dobra, może i niedobra. No, dla nas to nie ma znaczenia po prostu. Musimy pojechać tam jak najbardziej skoncentrowani, przygotowani i no, wykonać wszystkie założenia taktyczne trenera i przywieźć 3 punkty. Na jednego z liderów Stomilu w ostatnim czasie wyrósł Wojciech Łuczak, który na pewno będzie chciał w sobotnim meczu co nieco udowodnić. Jego wyłączenie z gry to będzie duży krok do tego, aby zgarnąć 3 punkty w stolicy Warmii. Myślę, że tak. Nie będziemy się skupiać na jednym. Wiadomo, że Wojtek grał tutaj w UKS-ie, pewnie będzie chciał się pokazać. Normalna sprawa, ale myślę, że jak każdy będzie wykonywał to, co ma wykonać, to i Wojtek będzie miał ciężej, żeby gdzieś pokazać te wszystkie swoje umiejętności. Sobotni mecz może być dla Ciebie 15. meczem ligowym z przeplatanką z tych dotychczasowych, które było według Ciebie najlepsze. Na pewno fajnie cieszył ten mecz z Widzewem, tam szedłem na 30 minut, dałem asystę i gdzieś wiadomo, to derby, ten punkt na pewno był też ważny, bo z 2-0 podnieśliśmy się i to jeszcze taka fajna bramka, Riki strzelił, Stadiony Świata. Ale myślę, że najlepszy mecz jeszcze przede mną, że więcej mogę pokazać od siebie i na to, do tego dążę i na to liczę. Długo jeszcze te emocje derbowe w Was się kotłowały po weekendzie? No długo, bo z jednej strony byliśmy zadowoleni, a z drugiej byliśmy wkurzeni za tą pierwszą połowę.
bo wiadomo, że to były derby, z 2-0 wyciągnęliśmy na 2-2, więc myślę, że kibice byli zadowoleni, ale my gdzieś tam mieliśmy lekki niedosyt, bo gdzieś później czuliśmy, że mogliśmy ten mecz wygrać, bo druga połowa całkowicie zdominowana, no ale no trudno. No. Pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna UKS przystąpi do meczu, będąc poza tą strefą premiowaną bezpośrednim awansem do Ekstraklasy. Z waszej perspektywy to coś zmienia? Nie, nic to nie zmienia. Cały czas mamy jeden cel. Tutaj też nie ma co głośno o tym mówić, tylko trzeba robić pracę, wykonywać tą ciężką pracę, być cały czas razem i myślę, że jak będziemy taką silną drużyną jak do tej pory, to ten cel zrealizujemy.